Wędka zaprasza na film. Siemanko, witam serdecznie po raz kolejny z Nadrzeki Wieprzy. Za mną jest tam Antek, skrada się, bo mieliśmy w tym miejscu, właściwie Antek miał w tym miejscu wyjście. No i co, od razu na początek mogę powiedzieć, jak już widzieliście na miniaturce, udało się złowić troć, w końcu mi, naprawdę wyczekana ryba. Udało się, rybka 55 cm, wszystko zobaczycie. I co, mamy jeden dzień do dyspozycji cały, także próbujemy, zobaczymy co jeszcze, może coś jeszcze się uda, bo mamy 3-4 godziny łowienia w dalszym ciągu. No rzeka super ekstra. I to tyle mogę powiedzieć na temat tej wody. Pokazała klasę i na naszym poprzednim wyjeździe, na początku stycznia, gdzie chłopaki złowili po troci. Ja miałem wtedy pali, jak widzieliście, albo jak nie widzieliście, to na końcu filmu będzie tam na miniaturce, będzie można sobie kliknąć i będzie odnośnik do tego filmu. Także co, próbuję dalej, troszeczkę już ponagrywałem różnych i różnych ujęć z różnych fajnych miejsc tutaj i troszeczkę pokazałem przynęty i będzie kilka słów o sprzęcie. Także co, oglądajcie, zapraszam serdecznie na moje kolejne filmy. Na trocie już chyba się nie wybiorę w tym roku, pewnie to już będzie jakiś pstrąg może, albo może kanałowe okonie, zobaczymy. Także zapraszam serdecznie na film i do zobaczenia nad wodą. Zobaczcie sobie tutaj kilka miejscówek. No rzeka jest po prostu wspaniała, to nie wiem, czy to nie będzie moja ulubiona rzeka w ogóle, tak? Super, naprawdę ekstra miejsce. I co, próbuję, nie przedłużam, próbuję coś złowić, jak tylko coś będzie, oczywiście pokażę, spróbuję to nagrać, bo mam też dwa powerbanki, także nagrywam cały czas, więc jak coś będzie, to mam nadzieję, że uda się to nagrać łącznie z braniem. Próbujemy. Pokaż, czy zrobimy remament pudełka. Ja tak, pudełku to wiesz. Pokaż. Pudełku tam jest. Daki są różne. Pokaż, na którego wyszła ryba. Na to. Poprzednio. Poprzednia ryba wyszła na to. Pokaż z bliska go jeszcze. No i fajny. Co to jest? Hunter Instinct. Hunter Instinct.
Jest Antek! Jest roć! Jest roć! Jest! Jest! Słuchajcie, no jestem bardzo zadowolony, to jest tak delikatnie powiedziane. Jest pierwsza troć, pierwsza w życiu, naprawdę zrobiłem no kilometry, no to w tysiącach już na pewno, żeby tą rybę złowić, bo to nie jest moja pierwsza wyprawa. Druga połowa stycznia, super, ekstra, naprawdę. Ten wobler, który widzieliście, który przed chwilą wam pokazałem, dokładnie to jest ta przynęta. Nie dokładnie na nią złowiłem, bo przed chwilą urwałem tego wobka, bo jeszcze stanąłem sobie kilka metrów wyżej, bo to miejsce jest super, taki zakręcik. Widzieliście zresztą, gdzie była ryba, troszeczkę poszedłem niżej, też takie miejsce obiecujące. No niestety, wszedłem nawet trochę do wody, ale już nie udało się, było głęboko, więc musiałem rwać. Nie wiem, czy wy to widzieliście, pewnie nie, bo ta kamerka tak nie łapie ostrości, ale to jest kamerka sportowa. Chciałem jeszcze powiedzieć dwa słowa o sprzęcie. Od ostatniego wypadu nic się nie zmieniło, czyli mamy kołowrotek Ryobi Sauber, wielkość 3000, do tego plecionka biała, jakiś tam Spider Wire czy coś w tym stylu, Duracilic bodajże, o przekroju 0,15, nie wiem, czy to w ogóle jest sens mówić o przekroju w przypadku plecionki, ale tak było napisane. 0,15, do tego kijek do 28 gram, 2,75, to jest Shimano Lurmatic bodajże, rzadko spotykana wędka w Polsce. No i co, takim sprzętem troć nie miała za wiele do powiedzenia, co tu dużo mówić, jak widzieliście na filmie. Co prawda ona nie była duża. No ale się udało, to najważniejsze. Słuchajcie, kończę już łowienie. Mamy jeszcze do przejechania dzisiaj 500 km prawie. Jest godzina 16 praktycznie. No i co, udało się złowić pierwszą troć w życiu. Mega jestem zadowolony, mega, mega. Super, rybka miała 55 cm. Mieliśmy też jakieś kontakty wzrokowe z rybami. Antkowi ryba jedna wyszła, bo mówił tutaj właśnie z tego miejsca, które jest za mną. Mi też dwa razy pstrążek jakiś wyszedł i dodatkowo widziałem jeszcze jakąś rybkę, która płynęła, taka około 30-25 cm. Także coś tam się działo. No najważniejsze, że się zadziało w końcu. No i mam swoją pierwszą troć. Zapraszam was też na poprzedni film, kto nie widział, może sobie zobaczyć. Tam też była troć, nie moja. Była troć Antka, który jest dzisiaj też ze mną, widzieliście go. Też bardzo fajnie było, fajna wyprawa, udało się złowić dwie trocie i palię, ja złowiłem niestety tą palię. Chłopaki złowili po trotce, także również sobie możecie zobaczyć ten filmik. No i zapraszam na przyszłe filmy, które będą się ukazywały, bo oczywiście zamierzam dalej coś tam nagrywać sobie. Jak ktoś lubi, to może też kliknąć opcję subskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie zrobił. A jak nie, to skomentować, coś tam poradzić, zawsze jakieś tam miłe komentarze są, wszelkie komentarze są mile widziane, tak? Jak ktoś ma jakąś radę, sugestię, proszę bardzo, po to też sobie tam nagrywam, żeby się gdzieś tam podzielić. Wiedzą to może nie, jeżeli chodzi o trocie, bo ja tej wiedzy jakoś szczególnie nie mam, chociaż kilka razy już na trociach byłem w różnych miejscach. To była i byliśmy i nad Iną, i nad Regą, i nad Redą,
No oczywiście nad Drwęcą, bo tutaj mamy najbliżej. Także kilka tych wypraw zaliczyłem różnych i po kilka dni również, po dwa przeważnie, były to dwudniowe łowienie. No i w końcu jest ta pierwsza ryba, także super się cieszę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia nad wodą.